pewnym momencie odchodziliśmy tylko z krótką bronią. A wówczas akurat długa była w innych miejscach, powiedzmy, i w innych moich grupach, bo ja moją partyzankę pierw organizowałem w takich grupach, powiedzmy, które... I o co chodzi? Chodzi o to, że u jednego z moich, tam właśnie w tak zwanym Osiecznie, to jest w okolicach Zalezianki, Łącznej tutaj, w Osiecznie, jednemu zostawiłem dwie fuzje, miałem dwie fuzje, zostawiłem dwie fuzje i mówię, żebyś schował. Dobrze, rozumiem. Po pewnym czasie przyjechałem i powiedziałem, słuchaj, daj te fuzje z powrotem, bo potrzebuję. On powiedział, nie wiem, schowałem fuzję i ktoś mnie te fuzje ukradł. To ja powiedziałem, no trudno, stało się, no mówię to, żeś źle zrobił i tak dalej, źle schowałeś, masz u mnie krechę, ale nic nie mówiłem. Po wojnie byłem skazany i byłem w więzieniu w Kielcach. I tego samego spotykam, też przechodzi, a ja tam remontowałem auta, więc chodziłem po tym placu więziennym. Spacerniaku, powiedzmy, jak to się dziś mówi. Ja patrzę, ten mój partyzant idzie z tego Osieczna. Idzie ten. Ja mówię do niego, słuchaj, co ty tu robisz? A on mówi, poruczniku, no za te fuzyjki. Za jakie fuzyjki? Okazuje się, że on mnie okłamał. On lubił polować, wobec tego fuzję zatrzymał sobie. I po wojnie za kłusownictwo go zamknęli. I za te fuzyjki. Także, jak to czasami, los broni takich fuzyjek, powiedzmy, plata takie kawały. Jak namalować portret człowieka, który mimo tylu dramatycznych przeżyć i ciosów od losu pozostawał wrażliwym i radosnym? Kochał wolność i morze. Jak ująć w obrazie życie tak ciekawe i burzliwe, słuchając jego opowieści z dystansu już trzech pokoleń, kiedy słowa odwaga, bohaterstwo, ojczyzna zmieniły swoje pierwotne znaczenie? Skromność i poświęcenie bez rozgłosu zdają się być dziś nic nie warte. Spróbujemy poprzez ten film o poruczniku Habdanku przywrócić im sens. Rodzina Stefanowskich wywodzi się ze starego polskiego rodu szlacheckiego herbu Habdank i stąd przyjęty przez bohatera filmu pseudonim. Legenda mówi, że nazwa polskiego herbu szlacheckiego Habdank pochodzi z czasów Bolesława Krzywoustego, kiedy to cesarz niemiecki, chcąc zaimponować polskiemu posłowi Skarbkowi, pokazał mu wielkie skrzynie pełne złota. Na to Skarbek zdjął z palca pierścień i wrzucił do skrzyni, mówiąc – idź złoto do złota. My, Polacy, bardziej się w żelazie kochamy i żelazem bronić będziemy. Zaskoczony cesarz na to odpowiedział – habe dank, co znaczy dzięki. Słowo to stało się zawołaniem rodu i nazwę herbu zmieniono ze Skarbek na Habdank, używaną też jako Habdank. Przede wszystkim ja pochodzę z rodziny kresowej, która gdzieś w okolicach, w czasach Batorego wywędrowała gdzieś na daleką Białoruś i tam się osiedliła. I ja zawsze się śmiałem, jak ktoś mówił w okresie międzywojennym, że tam granica od Zaleszczyk do jeziora Naroc, czy odwrotnie. Ja mówiłem, jakie to wasze kresy, od Naroczy do Zaleszczyk? Nasze kresy to były od Talina po Adesu. Mówi, gdzie byli wszystko krewni i powinowaci. Ja miałem wspaniałego stryja, mianowicie pułkownika doktora Antoniego Stefanowskiego. Tam się urodził, na Białorusi, niedaleko Katynia i tam zginął. Habdank, tyś mówił, że twój ojciec pracował w Radomiu. Ale nie w Radomiu. Mój ojciec był wiceszefem elaboracji, kiedy szefem został w ten czas jeszcze major Jan Szypowski, który później był kierownikiem uzbrojenia KGAK. Także o co chodzi? Tu chodzi o to, że ja miałem przed wojną bardzo duże powiązania.
Ojciec Habdanka, Władysław Stefanowski, urodził się w 1887 roku w majątku Niesin na Białorusi. Jego matką była Stefania ze Stabrowskich Stefanowska. Kiedy Władysław miał 4 lata, jego rodzice zmarli, a nim i jego starszym o 2 lata bratem Antonim zajęły się siostry ich babki, baronówny Weissenhoff, mieszkające w Warszawie. Tu chłopcy ukończyli szkołę powszechną i uczęszczali do gimnazjum na Starym Mieście. Ulubionym ich zajęciem było strzelanie z procy do stacjonujących na placu zamkowym kozaków. Za te i inne przewiny zostali wyrzuceni ze szkoły i musieli opuścić Królestwo Polskie. Bracia trafili do Zurichu, gdzie Antoni podjął studia medyczne. Kontynuował je w Heidelbergu. Za granicą poznał Józefa Piłsudskiego, a po latach został jego konsultantem medycznym. Natomiast Władysław ukończył Wydział Chemii na Politechnice. Tam poznał profesora Gabriela Narutowicza i Ignacego Mościckiego, późniejszych prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej, a także Lenina, szykującego rewolucję w Rosji. W Zurichu też Władysław poznał i poślubił Marię Teresę Sztwan, pochodzącą z węgiersko-czeskiej rodziny. W 1910 roku Władysław wraz z żoną powraca do kraju. Pracuje w Krakowie, gdzie rodzi się im córka Maria. Następnie trafia do Zgierza, gdzie dostaje angaż w chemicznych zakładach Boruta. W Zgierzu 25 kwietnia 1913 roku rodzi się syn Jerzy, czyli bohater naszego filmu Habdank. Po roku Stefanowscy wraz z zakładami Boruta zostają ewakuowani do Rosji. Wracają do Polski po 4 latach, uciekając przed rewolucją. Władysław zostaje skierowany do reaktywowanych dla produkcji materiałów wojskowych zakładów Boruta. Zaczyna się polsko-bolszewicka wojna 1920 roku. Przez tym razie, że ja byłem zawadiaką takim. Bordy mnie obchodziły w ten, lubiliśmy awantury po kafejkach robić. Urwałem się ojcu zresztą, mając 16 lat, w 29 roku do marynarki handlowej za pomocnika palacza. Ale jak mnie to dało w skórę, podrzucanie węgla, gdzie trzeba było dziennie wyrzucić 8 w 2 ratach po 4 godziny. Raz, później przerwa i później znowu 4 godziny. I w tych 8 godzinach trzeba było wyrzucić 8 do 12 ton węgla, więc na godzinę tonne, to tam szufle to nie były takie szufle, jak dzisiaj się używa, tu widzimy, to jest nic. Na naszą szuflę to była tej wielkości, że tam zabierano do 30 kg węgla na taką szuflę. Po roku takiej pracy w 1930 roku otrzymał stypendium i wstąpił do szkoły morskiej. Nauka rozpoczęła się od rejsu legendarnym żaglowcem Dar Pomorza. Ale już po pierwszym roku nauki zostaje wyrzucony ze szkoły za udział w obronie likwidowanego internatu tzw. Bratniaka. Wraca do pracy w porcie i na statkach. I te moje awantury to w pewnym momencie doprowadziły do tego, że ja miałem starcie i z SZUPO gdańskim, i z policją gdyńską. Nie wiedząc, co tu ratować się, bo mnie zaczęli tam szarpać, to ja nie wiem, do stryja. Nie będę dokładnie opisywał, bo tam była cała awantura w knajpie Szternów, Neufahrwasser, to Nowy Port, inne. To teraz naprzeciwko pomnika Westerplatte, tylko po drugiej stronie kanału te byli. Tam knajpa Szternów, którą myśmy rozkrochmalili w drobny mak. No, u stryja spotkałem kogoś z taką brudką, niedużego pana, który mówi, słuchaj, przyjdź do mnie, mówi, do sztabu, mówi, grób nieznanego żołnierza, to będzie na prawo od grobu tam u góry. I ja tam poszedłem, i ja przyszedłem i mówię, do kogo mam, a u stryja tam się byłem, trzęsłem się, aby załatwić sprawę. Stryju, a do kogo, do tego pana, a do kogo mam się zgodzić? Powiedz do Malinowskiego. Dobrze, to ja przychodzę, tam trzęsę się, idę na piętro, bo oni na piętrze byli, to już nie istnieje, bo to prawa strona. I tam się wychodzi taki pułkownik, takie rozmaite jak serbanty, tego. I pyta się, chłopcze, do kogo, co ty chcesz? A ja miałem tu się zgłosić do takiego pana Malinowskiego. A on się uśmiechnął, mówi, chyba do generała Malinowskiego. No i w ten sposób się dostałem. I w ten czas, to był 33 rok.
I kiedy wówczas on mówi tak, jak masz robić awantury na własną rękę, to możemy ciebie zaangażować do dywersji przeciw hitlerowcom w Gdańsku. Przecież nazi, w ten czas nawet się nie mówiło o hitlerowcach, tylko przeciw nazistom w Gdańsku. I ja w 1933 roku zacząłem być przeszkolony do działań dywersyjnych. Habdank przenosi się do Lublina, gdzie zostaje zatrudniony w fabryce samolotów. Odbywa szkolenie komandosów w drugim oddziale sztabu Wojska Polskiego. Po ukończeniu szkolenia wraca na wybrzeże i podejmuje pracę na statkach towarowych. Jesienią 1933 roku powraca do szkoły morskiej, którą kończy na Wydziale Mechanicznym. Rozpoczyna pracę w stoczni marynarki wojennej i odbywa kilka rejsów na transatlantyku SS Pułaski do USA i Kanady. W 1936 roku kończy kurs podchorążych, po którym zostaje skierowany na półroczne szkolenie w Centrum Wyszkolenia Broni Pancernej w Modlinie. W stopniu sierżanta podchorążego zostaje przeniesiony z 6 Batalionu Pancernego we Lwowie do rezerwy. Wraca na wybrzeże i jako dyplomowany mechanik pływa na statkach Poznań oraz Lida. Już jako podporucznik, Habdank zostaje powołany i otrzymuje rozkaz stawienia się w 2 Batalionie Pancernym w Żurawicy. Zostaje dowódcą obrony przeciwlotniczej, a następnie plutonu technicznego. Z batalionem czołgów zostaje koleją przerzucony na front do Brześcia. Niemcy wciąż nacierają. Habdank otrzymuje awans na porucznika. 17 września oddziały Armii Radzieckiej wkraczają na terytorium Polski. Jednostki polskiej armii przemieszczają się na południe. Trwają walki z niemieckimi oddziałami. Habdank przejmuje zdobyczny od Niemców motocykl i działa jako łącznik między rozsypanymi grupami wojska. Zostaje ranny w nogę. 26 września po jednej z większych bitew polskie oddziały, nie mając już amunicji, kapitulują. Porucznik Jerzy Stefanowski Habdank przechodzi do konspiracji. I dlatego jak wszedłem w wojnę, to dla mnie kończenie wojny obronnej, jak niektórzy nazywają kampania 39, dla mnie to była wojna obronna, ten miesiąc wojny obronnej. Więc jak wojny obronnej, to ja w ten czas spokojnie wziąłem 2 pistolety i powiedziałem, no co, byłeś bandziorem na terenie Gdańska, bo takiego mnie poszukiwało SZUPO ówczesne gdańskie, jak myśmy tam robili awantury, później jak ja działałem w dywersji. I później powiedziałeś, że to ty będziesz na terenie większym. I u mnie był ciągłość działalności wojskowej. Z bojowej przeszedłem do dywersji pozafrontowej, do której byłem przeszkolony. A szefem przed wojną tej dywersji to był właśnie Karaszkiewicz. A zastępcą jego był major, którego nazwisko zapamiętałem dlatego, bo pamiętałem, że on nazywał się z niemieckiego, ale tak jak kamień, jakby z kamienia kotwica. Nazywał się Ankerstein. Cała rzecz, że ja działałem z początku na terenie lwowskim. Ale mnie tam pogoniło NKWD i mam tą satysfakcję, że ja ich wykolowałem. Nie oni mnie, tylko bo bym się znalazł na pewno w Katyniu czy gdzie indziej, powiedzmy. Zresztą mówiłem nie najgorzej, właściwie nie tyle po rosyjsku, co po białorusku mówiłem, bo jak ja powiedziałem, no myśmy jako dzieci to w ogóle rozmawiali między sobą, po białorusku bawili się, bo tam dzieci były tylko białoruskie do towarzystwa naszego. Więc na Białorusi, więc ja mówiłem nieźle, więc mówiłem po białorusku do nich i z nimi się jakoś z Rosjanami porozumiewałem. Tam u nich działałem do 40 roku, do jesieni, kiedy dowiedziałem się. Zresztą mnie, widzicie, jak to czasami się zbierze. Mnie NKWD-ista, który powinien mnie aresztować, ostrzegł mnie, powiedział, słuchaj, chyba będziesz aresztowany. A dlaczego? Bo ja temu NKWD-iście, ja tam byłem tam tak zwanym inżynierem bez opasji zawodzką sanitara, to coś w rodzaju naszego BHP, bo musiałem jakoś się zalegalizować tam. Równocześnie byłem rzeczoznawcą od wypadków samochodowych. I on spowodował wypadek, ten NKWD-ista, i ja go uratowałem. Powiedziałem tam, zwaliłem na niewłaściwe zaopatrzenie, brak łańcuchów i tak dalej. No i ja wywiąłem
ze trzy razy próbowałem na Węgrzy, a te łobuzy już w ten czas byli opanowani przez faszystów. Koniec. To już nie było cacy-cacy z Polakami. I mnie wyrzucali kilka razy. No, ja nie mogłem wrócić na stronę sowiecką, więc musiałem wrócić na stronę niemiecką. Ale równocześnie tam przerzuciła się taka grupa Ukraińców, co wówczas oni masowo uciekali na stronę niemiecką i wstępowali do żandarmerii, do jakichś służb pomocniczych i tak dalej tu. I mnie z taką grupą aresztowano. Uciekłem z tego transportu do obozu, nie wiem do jakiego obozu, czy pracy, czy innego mnie wieźli, czy do Niemiec na roboty, ale w każdym razie z tego obozu uciekliśmy razem z takim drugim, który miał krewnych w Częstochowie, a myśmy uciekli w Krakowie z tego transportu. I na piechotę szliśmy do Częstochowy, przez całą tą Dolinę Ojcowską tutaj, naturalnie starając się ominąć. To była fatalna zima, niesamowite mrozy i tak dalej. Wiele miałem śmiesznych historii po drodze, które warto opisać, no po prostu czasami takie, jak my wychodzimy we dwóch, bez dokumentów, bez niczego, w pewnym momencie i nagle widzimy, że stoi auto z żandarmami. Jeździcie żandarmi, kom, tutaj, proszę. Więc ja już myślę, Matko Boże, leżymy. A ci żandarmi wołają, okazuje się, że ich auto ślizgało się i kazał nam pchać. Zresztą zawołał inny. To wiecie, ja myślałem, że ducha wyzionę, tak pchałem to auto, że myślałem, że ducha wyzionę, żeby oni pojechali tylko. I oni rzeczywiście pojechali, nawet nas nie legitymując. No i myśmy tak dotarli do Częstochowy. Najlepsza rzecz, że w międzyczasie moja właśnie stryjenka, mieszkająca na Kopernika 11, otrzymała zawiadomienie z Czerwonego Krzyża. Aha, przed tym jeszcze zapomniałem powiedzieć, że ja brałem udział w obronie twierdzy Brześć. I zawiadomienie z Czerwonego Krzyża, które brzmi i które mam do dzisiaj, oryginał tego zawiadomienia. To było 15 stycznia 40 roku, więc zaraz na początku. Ja byłem po stronie sowieckiej, a ona otrzymała, gdzie jest napisane, że porucznik Jerzy Stefanowski i tak dalej zginął pod Terespolem, jest pochowany we wspólnej mogile. Tak zaświadczenie. Ja te zaświadczenie do dzisiaj mam. Jak Czerwony Krzyż zbiera datki, to ja do tych dziewczynek mówię, co od ducha chcecie? I pokazuję im to zaświadczenie. Myśmy właściwie zaczęli już w 43. Remont przede wszystkim broni, która wadliwie strzelała. To były broń, która częściowo miała wyrobione niektóre części, jak na przykład lufa, właściwie nie lufa, tylko powiedzmy to może rura powrotnika. Wobec tego gazy, które oddawało, żeby odbić, prawda, odryglować, było ich za mało. To jest bardzo prosto, można było w ten czas, trzeba było pomyśleć, jak zrobić, żeby więcej gazów, bo jeszcze tej lufy nie wymieniłem, bo nie było możliwości tej rury, w której oporopowrotnikiem. Wobec tego bardzo prosto. Wziąłem trochę większy otwór, wywierciłem w lufie, żeby więcej gazu biło na to. Ktoś kiedyś powiedział, że dobrze, ale taki karabin później mniej donosi. Jak ja zawsze twierdziłem, jak ktoś za wcześnie strzela, nie strzelajcie za wcześnie, poczekajcie, aż nieprzyjaciel dojdzie wam i brzuchem do lufy trafi, dotknie. To w ten czas traficie na pewno. Nigdy się nie spieszyć ze strzelaniem. Porucznik Habdank organizuje z członków kieleckiej siatki dywersyjnej Orońsko i Wołów 2 oddział partyzancki. Sam z podległą mu grupą osieczną zgłasza się do zgrupowań majora Ponurego w Górach Świętokrzyskich. Tam dołącza do niego utworzony wcześniej oddział pod dowództwem Jawy, młodszego brata Habdanka. Tak wzmocniony oddział zostaje przydzielony do zgrupowania cichociemnego majora Eugeniusza Kaszyńskiego Nurta, z którym były związane dalsze partyzanckie losy Habdanka. Podstawą, jeśli ktoś do mnie, do partyzanckiej został przydzielony, czy zjawił się z tych, czy innych, to pierwsza rzecz, sprawdzałem jego umiejętności zachowania się bojowego. No, podlegał ćwiczeniom jakimś i od razu się widziało, jak on się zachowuje.
I w tej chwili od razu korygowano go. Twierdzono, jak trzeba się zachować, co robić i tak dalej. Jak na wyszkolenie ówczesne, konspiracyjne, które się odbywało gdzieś w Warszawie, po domach, bez praktyki, bez ćwiczeń polowych, nie mieli po prostu przerobionych dostatecznie ćwiczeń. Nastąpiło po prostu od razu ćwiczenie bardzo ostre przez takiego wykładowcę jeszcze z małolatki, przed wojną, to znaczy, że szkoły dla małoletnich wojskowej, który nawet szkolił dość ordynarnie. Z tym, że jeśli ktoś, powiedzmy, nie potrafił pięty przycisnąć, przypadnij do ziemi, czy miał do góry wypięty tyłek, to on potrafił w krzyż kopać, po kostkach kopać i tak dalej. Ale i także niektórzy nawet wspominając te czasy, twierdzili, że to on był okrutny, chamski w wychowaniu. Ja byłem przeciwnym temu okrutnemu. Jak tylko zauważyłem, to zwracamy uwagę, że tak nie wolno. Ale dzięki temu okrutnemu szkoleniu wielu uratowało się, bo nauczyło się właściwie prawdziwego zachowania się, powiedzmy, żołnierza na polu walki. Były wypady po żywność, były wypady na wysadzanie pociągu w tym kolejowego, a największe to były obławy, bo myśmy mieli od, powiedzmy, września aż do listopada obławę za obławą przez Niemców. Znaczy, to były bardzo dobrze wyszkolone oddziały niemieckie, które starały się nas otoczyć i rozbić. No, niektóre oddziały były rozbite, ale właśnie oddział Habdanka był jeden z najlepiej wyszkolonych oddziałów. I myśmy brali w większości wypadków działania właśnie przeciw tym obławom. I myśmy byli uważani za oddział jeden z najbardziej właśnie takich walczących. To nie była obława w znaczeniu takiego, jak wiele rozumieli, na przykład obława na ludność w Warszawie, łapanki i inne rzeczy. To były akcje przeciwpartyzanckie. To były akcje, które nie działały wielokrotnie w formie jakiegoś okrążenia. Dlatego, bo to okrążenie było bardzo trudne z uwagi na to, że nigdy nieprzyjaciel nie mógł dokładnie nas oznaczyć gdzie. Więc oni chcieli, wchodzili do lasu i czesali las po prostu, starając się natrafić. Ale że to był mój rejon organizacyjny, gdzie ja miałem świetny wywiad tam umieszczony. To były okolice lasów Samsonowskich, lasów tak zwanego szalasu hubalowskiego, słynnego szalasu. To były lasy oczeczyńskie, gdzieś aż pod Odrową ciągnęły się. To były ogromne tereny pod względem możliwości ruchu partyzanckiego. I ja w przeciwieństwie do właśnie taktyki zgrupowań, ja dosłownie gdziekolwiek tam stawałem, to naokoło w promieniu do 15-kilkunastu kilometrów, powiedzmy, były moje placówki, które natychmiast, jak ja się tam zjawiałem, to one mnie wywiad przeprowadzały miejscowy. I gdzie się ruszyli Niemcy, to już widziałem. Ja w ogóle od początku nie kwaterowałem nigdy ze całymi zgrupowaniami. To była odległość jakieś może z 800 metrów, bo myśmy stali nad samą rzeczką Lubianką od strony północnej, a pod górę trzeba było pójść jakieś 800 metrów, żeby dojść, gdzie na tak zwanej kropce, to jest kota tak zwana, czyli punkt wysokościowy tego wykusu, gdzie kwaterowała reszta. W uzgodnieniu z dowódcą okręgu pułkownikiem Danielem, major Ponury zaplanował uroczyste poświęcenie i wręczenie sztandaru. W tym celu na wykusie nastąpiła koncentracja oddziałów partyzanckich. To miało być wielkie wydarzenie. Przygotowano nawet na ucztę zdobytego gdzieś byka. Wszystko było już gotowe, kiedy wieczorem wywiadowcy donieśli, że Niemcy wiedzą o planowanej uroczystości i szykują silną obławę. Ponury postanawia dla zmylenia Niemców skierować mały oddział w kierunku lasów osieczyńskich.
Niemcy jednak skierowali tam tylko część oddziałów. Główne siły szykowały atak na wykus. Wyposażone w ciężką broń, dobrze wyszkolone jednostki SS i własowców w sumie liczyły około 4000 ludzi. 17 września rano dochodzi do zaciekłych walk. Jeden z oddziałów walczy z niemiecką obławą idącą od Starachowic. Ponury przerzuca 300 swoich ludzi na tereny Mokradeł na Barwinku, by zaskoczyć przeciwnika. Tam były trzy zgrupowania w ten czas. Pierwszym dowodził Nurt, drugim dowodził Robot, a trzecim dowodził Mariański. Dlatego podkreślam, że to trzy były zgrupowane, nas było w ten czas około 600 chłopa. To było potężne. I myśmy urządzili im, jak myśmy się zorientowali, właśnie w tym, to było 16 września 1943 roku, zorientowaliśmy się, że Niemcy idą, to myśmy z tego obozu, który one mieli rozpoznany, na tak zwanym szczycie, który się nazywał Wykus, to jest góra, która się nazywa Wykus, to z tego myśmy spokojniutko, bo mieliśmy na brzegach lasu wywiady, cofnęliśmy się na taką, powiedzmy, łąki, które się nazywały Barwinek, i myśmy, to były łąki serwitutowe, które wchodziły w las, a myśmy umiejscowili się w rowie, który dzielił ten las od tych ląk. I podpuściliśmy tą terenę niemiecką, w której było bardzo dużo służących oddziałów rosyjskich, właśnie żołnierzy rosyjskich, którzy przeszli na służbę niemiecką. Niemcy zasadniczo ich gonili z tyłu. W pewnym momencie oni weszli na nas z kosem. To znaczy, że nasze skrzydło lewe, w którym mój oddział był, to te skrzydło nie było z początku zaatakowane, tylko skrzydło prawe. I tam zaczęła się strzelanina. Do nas oni podchodzili wolno. Jak podchodzili, no to myśmy zaczęli strzelać. W tej zasadzce zginęło ponad 100 Niemców i własowców. Partyzanci odskoczyli i wtopili się w las. Następnego dnia małymi oddziałami wycofali się w Góry Świętokrzyskie. Sztandaru nie wręczono. Gdzieś daleko stąd noc zapada znów, ciemna główka twej dziewczyny chyli się do snu. Może właśnie dziś patrzy w mroczną mgłę i modlitwą prosi Boga, by zachował cię. Było tak, że szła normalnie ze wsi jakaś gospodyni, odnosiła do mleczarni mleko. Który z nich zatrzymał ją i z tej bańki wypił parę, to nie doszliśmy do tego. Ale któryś wypił tej kobiecie mleko. Jak ona przyszła do tej zlewni, gdzie stali właśnie nie żandarmerie, jak się mówi, ale szupo, to zwykła ta policja niemiecka, która była, to ona stała w Samsonowie. Oni powiedzieli, dlaczego przyniosła tak mało? Albo jakieś łobuzy, bo ona nawet nie wiedziała, że to byli uzbrojeni, bo oni poszli tak sobie. A łobuzy jakieś mnie zatrzymali i wypili mnie tamta ileś mleka. To ci lecieli wziąć i tych łobuzów złapać. I przypuszczalnie oni myśleli, że złapiemy, bo to byli zwykli ci policjanci, szupowcy, myśleli, że złapią łobuzów i dają im lanie. Tymczasem się nacieli na placówkę właśnie, którą dowodził Kosa.
Ja nie krzyczę o bohaterstwie, o innych rzeczy. Przecież kto to myślał o jakimś bohaterstwie wówczas? Nikt nie myślał. Przede wszystkim jedną rzecz, co mnie Pan Bóg dał dwie ogromne dary. Pan Bóg mi dał dwa ogromne dary. To pierwszy to poczucie humoru w każdej sytuacji. Nigdy wiedziałem, że co się stało, to już nic się nie odstanie i nie wolno tracić nerwów. Drugi dar, niesamowita cierpliwość, żeby przetrwać ciężkie czasy. Z początkiem grudnia 1944 roku rozpoczęła się demobilizacja zgrupowania Nurta. Objęła ona również kompanię Habdanka. Pomimo możliwości przedostania się na zachód Europy, pozostał w kraju z zadaniem kierowania zagrożonych aresztowaniem AK-owców w zachodnie rejony Polski dla łatwiejszego ich tam ukrycia. W 1946 roku Habdank wyjeżdża do Skarżyska, aby spędzić święta Bożego Narodzenia z rodzicami. Tam jest aresztowany przez UB. Zostaje skazany na 6 lat więzienia. W wyniku amnestii skrócono mu wyrok i wyszedł na wolność w 1951 roku. Nigdy nie trzeba się w stosunku do nieprzyjaciela zachowywać wrogo. Tak jak powiedzieli jeszcze Rzymianie, caeca invidia est, co znaczy nienawiść zaślepia. Człowiek powinien wszystko spokojnie, bez uczuć jakichś rozwiązywać sytuacje. W 1952 roku ożenił się z byłą sanitariuszką partyzantki Ponurego Józefą Rybus, z którą miał 3 córki. Ja mogę powiedzieć z punktu widzenia, powiedzmy, mojej pracy przedwojennej i później mojego działania. Jak już powiedziałem, dywersja dla mnie to była coś w rodzaju, jak to dzisiaj się mówi, chałtury w stosunku do mojej pracy w marynarce handlowej. Ja miałem 26 lat, kiedy rozpoczęła się wojna, ja zarabiałem już do 600 zł miesięcznie. Tak? Do 600 zł miesięcznie. To dzisiaj można porównać, jakbym zarabiał, powiedzmy, jakieś koło 6 tysięcy minimum, tak? 6 tysięcy do 10 nawet miesięcznie. Jeżeli to na człowieka 26-letniego to było bardzo dużo. I dla mnie wojna to było czymś, które ja chciałem przetrwać. Ja nigdy się nie dążyłem do obejmowania jakichś bardzo wysokich stanowisk w czasie wojny, w czasie konspiracji i tak dalej. Bo ja ciągle myślałem, że ja wrócę do marynarki handlowej i jak ja to mówiłem żartobliwie do moich dziewczyn wszystkich kolorów tęczy na świecie i koniec. I ja będę dalej zarabiał. A wróciłeś? Nie wróciłem, bo szanowny PRL przede wszystkim zabroniło mi zameldowania się w pasie 50 kilometrów od brzegu morza. To pierwsza rzecz represji, powiedzmy. Ja jemu daruję późniejsze więzienia PRL-owi i tak dalej, no bo byłem rogaty, szedłem przeciw, powiedzmy, nie zgadzałem się z tą władzą i coś podobnego. Największą pretensję mam do nich o to, że nie puścili mnie właśnie na morze. Po roku 1957 Jerzy Stefanowski współtworzył środowiska świętokrzyskich zgrupowań partyzanckich AK Ponury Nurt. W latach 80. był rzecznikiem do spraw kombatantów regionu łódzkiego Solidarność i współorganizatorem Związku Kombatantów. Otrzymanym w 1944 roku Krzyżem Walecznych oraz Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari został udekorowany dopiero w 1992 roku. Opóźnienie to było spowodowane szykanami władz PRL. Otrzymał także z Londynu Krzyż Armii Krajowej, awansowany na stopień majora w 1993 roku. Już w stopniu harcmistrza za wieloletnią służbę został udekorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi dla Harcerstwa z rozetą z mieczami. Ja miałem możliwość spotkać się z rodziną jednego z Niemców, naturalnie w wojsku, który na Kielecczyźnie wpadł w zasadzkę partyzanką, został zabity.
I oni w pewnym momencie mówi, do mnie się zwraca, jak mogliście zabić takiego porządnego człowieka? A ja odpowiedziałem do tej pani, ona mówi. A ja mówię, proszę pani, przecież nikt go tutaj do Polski nie prosił. Nikt go tutaj do Polski nie prosił. Weszliście do Polski, która jest naszym domem, tak jak bandyci, którzy wchodzą do czyjegoś domu. I ktoś, kto broni swojego domu i zastrzela bandyto, to nie popełnia żadnego błędu. I to jest moje podejście, którego już do dywersji szkolono przed wojną. I uczono, że nie wolno kierować się nienawiścią, zawiścią czy czym innym, w ogóle w walce. W walce się trzeba kierować normalnym profesjonalizmem wojskowym. Zabijam tego, który chce mnie zabić. Więc ja muszę być pierwszy, tak? Bo jeśli nie jestem pierwszy, to w ten czas on mnie zabije. Ja śpię doskonale, bo ja mam czyste sumienie. Przede wszystkim jest jedna rzecz. Ja nie mam nienawiści. Bohaterstwo to nie brawura, nie odruch. Bohaterstwo to decyzja bez względu na konsekwencje. Świadome ryzyko w imię dobra. To życie zdarzyło się między zielenią a błękitem. Można namalować obraz będący kompozycją scen zatrzymanych w czasie. Ale jak namalować tęsknotę, marzenia, strach, odwagę, bohaterstwo, uciekający czas? Jakiego koloru jest dusza?